I to jest tak przedziwna konsystencja, taka właśnie lekko glutkowata. Nie zastyga w tempie zastraszającym. Tutaj mamy do czynienia z paletką za bodajże 200-200 kilka złotych. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jak zapewne widzicie po tytule dzisiejszego odcinka, zapraszam na podsumowanie roku 2023, ale zdecydowanie od tej mniej pozytywnej strony. Miło to już było dwa odcinki temu w hitach roku 2023, a dzisiaj skupimy się na bublach ubiegłego roku, czyli będą to Kosmetyki, na które natknęłam się w trakcie różnych testów w ubiegłym roku, które mi się nie sprawdziły i nierzadko będą to kosmetyki z wyższej półki, bo nic mnie tak nie wkurza jak wydanie na kosmetyk 100. 200, czy nawet prawie 300 zł, czasami nawet ponad 300 zł, jak tak sobie pomyślę, kiedy okazuje się, że kosmetyk nie spełnia moich wymagań i nie zachowuje się tak, jak sobie to wyobrażałam, bądź wręcz nie spełnia obietnic producenta. Pamiętajcie też o tym, że buble, które nie sprawdzają się mi, wcale nie muszą nie sprawdzać się Wami, dla Was mogą być hitami ubiegłego roku czy tego trwającego. Także miejcie na to przymknięte oko i po prostu testujcie, jeżeli nie jesteście pewni. Czy jakiś kosmetyk, wam się nie sprawdzi, to po prostu go sobie kupcie i sprawdźcie na własnej skórze. No ale jeżeli jesteście ciekawi, co ja myślę na ten temat i co mi się nie sprawdziło, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I makijaż zaczniemy sobie dzisiaj dosyć nietypowo, bo nie od podkładu. Podkład nadejdzie za chwilę. Zaczniemy od bronzera, teoretycznie bronzera, który moim zdaniem jest inspirowany bronzerem z Chanel. To jest Douglas Liquid Bronzer z serii Ara Lumiere, i to jest produkt, który jakiś czas, Temu, myślę, że z pół roku temu testowałam na Instagramie i nakładałam go na podkład. I wiele osób pisało mi wtedy, że może byłabym w stanie uratować go, nakładając go pod podkład, jako taką przybrązawiającą bazę. Także tak go dzisiaj użyję, natomiast ten aplikowany na podkład totalnie go rozpuszcza. Nie ma to pigmentu, nie ma to też ładnego koloru, także użyjmy go pro forma i zobaczmy, jak będzie wyglądał właśnie nałożony pod podkład, bo na podkład, naprawdę to nie ma sensu. Po wydobyciu tego produktu wygląda tak, czyli są pod palcem wyczuwalne drobinki pigmentu. Po ich wymieszaniu mamy tutaj do czynienia z takim wręcz nawet lekko zielonkawym odcieniem, ale jest to kolor ciepły. I to jest tak przedziwna konsystencja, taka właśnie lekko glutkowata, nierównomierna w pigmencie, jednocześnie taka lekko żelowa, że ona na podkładzie po prostu nie chce odpowiednio siedzieć. I tak jak widzicie kolor nie jest najpiękniejszy, jest dosyć taki ciepły, ale sztucznie ciepły Przynajmniej. Najmniej na mojej karnacji. Jednocześnie no, nie wygląda równomiernie, tworzy plamy nie on tworzy plamy również na podkładzie. Nie tylko z tego powodu, że nakładam go na po prostu czystą pielęgnację. Dobre moi drodzy, ja już na tym etapie makijażu nie czuję się zbyt ładnie, a obawiam się, że może być tylko gorzej. Chociaż też chcę, żebyście wiedzieli, że nie będę na siłę demonizować tych kosmetyków. Tutaj też pojawią się produkty, które polaryzują użytkowników tych kosmetyków i części się sprawdzają, części nie. I tak właśnie jest na przykład z Make Up by Mario. To jest ten podkład rozświetlający. Dokładnie mamy tutaj do czynienia z Super Real Skin Foundation. Ja mam go w odcieniu 2N i jest to podkład bardzo mocno rozświetlający, który kojarzy mi się wręcz z podkładami Glowish od Huda Beauty, których nie znosiłam. Ale z kolei wiem, że na przykład Aleksandra Sosfa bardzo sobie ten podkład chwali. Także dla każdego coś dobrego. Dla mnie akurat jest to produkt, który ani się jakoś bosko nie utrzymuje, ani nie wygląda na mojej twarzy bo bardzo mocno wolbrzymia mi pory, no i też podkreśla wszelkie niedoskonałości. Mam akurat dwie takie krostki, jedną na brodzie, druga mi tutaj wyskoczyła, także pewnie ich faktura będzie trochę wolbrzymiona. Na pewno nie mogę przyczepić się do koloru, tutaj udało mi się robiąc zakupy online strzelić idealnie. I jeśli chodzi o ten konkretnie podkład, to ja staram się go mieszać z innymi, żeby, wiecie, jakoś go zużyć, bo jednak szkoda mi było wydać na niego tyle pieniędzy i nic z tego nie mieć ostatecznie. Także mieszam go sobie najczęściej, Częściej z YSL All Hours i wtedy trochę to zmiękcza wykończenie tego YSL, ale jednocześnie taka mieszanka dobrze się utrzymuje, bo sam w sobie ten make-up by Mario dość mocno i szybko się wyświeca. Czysto jest bardziej narażony na uszkodzenia i łatwiej się wiecie, przeciera, wyciera, zbiera i tak dalej. Z plusów to tak jak widzicie, ten bronzer został przykryty. Podkład zaaplikowany, tak prezentuje się nałożony na ten bronzer. Tak jak widzicie, podkład jest widoczny, bronzer z kolei nie. Także ma to swoje plusy, bo nie będę czuć się dziwnie, ale z drugiej strony takie nakładanie tego produktu no jest właściwie bezcelowe, bo nic nie daje. A nakładanie go na podkład wygląda tragicznie, o czym możecie przekonać się w rolce na moim Instagramie, jeżeli sobie tam przeskrolujecie. Kosztowało to jakoś 60 czy wręcz 70 zł. Jeśli chodzi o korektor, to będzie będzie to produkt, który kupiłam akurat w Hebe i to jest Gosh Eye Brighten Concealer 2 w jednym rozświetlający korektor, który ma, z tego co pamiętam, taki uniwersalny odcień. Przez pierwszych kilka użyć w trakcie trwania bodajże wakacji, byłam wtedy mocniej opalona, bo nakładałam na siebie samoopalacz i nie drażniło mnie to, że ten kolor jest tak ciemny. Jednocześnie sam korektor nie ma jakiegoś ani ładnego krycia, ani właściwości rozświetlających. No i ogólnie jak na. Produkt uniwersalny, no to ma bardzo ciemny kolor, mniej więcej taki jak puder pod oczy Han by stylizację. Na pewno przy ciemniejszych karnacjach tutaj ryzyko, że was przyciemni jest mniejsze i że Wam się nie sprawdzi również. Tutaj dzielę się z Wami moją totalnie subiektywną oceną. Kolejny produkt, który kompletnie mi się nie sprawdził, którego chyba nawet wam tutaj nie pokazywałam, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu. To jest Pixie on the Glow Bronze Tinted Moisture Stick w odcieniu Beach Glow. To jest taki pocisk, bym powiedziała. Płaszczony. sporo jest tego bronzera tutaj w środku, ale on ma przedziwne wykończenie, takie drobinkowe, ciemne i ciepłe, także ilość produktu na duży plus, ale na tym plusy akurat przy mojej karnacji się kończą. Jest to produkt dosyć tępy w konsystencji, który bardzo ciężko się rozciera i takie mocne doklepywanie kończy się też tym, że odklejam sobie podkład. Tak jak widzicie, brwi mam już gotowe, bo jeśli chodzi o tę sferę makijażu, to jestem dosyć konserwatywna i nie przetrzymuję kosmetyków, które mi się w w tym temacie nie sprawdzają, po prostu się ich pozbywam, bo uważam, że życie jest zbyt krótkie, żeby wiecie, dawać milion szans kosmetykom do brwi i malować je godzinami. Jak właściwie makijaż brwi nie powinien zająć więcej niż 3-4 minuty. Przechodzimy dalej. Pamiętacie jak był ten trend na fioletowe policzki? I bardzo mocno wtedy hypowany był ten róż z Rare Beauty. Ja wiem, że już Wam powtarzałam milion razy, że nie lubię różów z Rare Beauty. Miałam odcień Joy i jeszcze jeden jakiś taki dosyć ciemno -cygl Lany. Także stwierdziłam, że może to kwestia tamtych konkretnych odcieni, że one nie były do mnie zbyt dobrze dopasowane e, i może po prostu zbyt, właśnie takie rudo ceglane i dlatego te róże mi się nie sprawdzają. No i kupiłam ten, który wyświetlał mi się na TikToku, gdzie dziewczyny go łączyły, nakładały i te policzki wyglądały tak mega uroczo, śliwkowo. Także stwierdziłam, że no dobra, spróbuję. W ogóle kupiłam go pod kątem rolki, żeby zobaczyć, jak ja będę się w ogóle w takim różu czuć, ale nie wytrzymałam, bo stwierdziłam, że użyję sobie tego różu przed jedną z imprez, nałożyłam go na policzki i nie mogłam wyblendować tego pigmentu. A zaznaczę, że nigdy nie nakładam tych różów w zbyt dużej ilości, także ten również mi się nie sprawdza. Zobaczcie, ile to ma pigmentów, takiej niewielkiej ilości, którą staram się rozblendować która jednocześnie zastyga w tempie zastraszającym i nie jestem w stanie jej wyblendować gąbeczką, która, wiecie, no jest taką gąbeczką dobrze zwilżoną, odciśniętą, która powinna mi wyblendować tak naprawdę wszystko. Także kontrola nad tym różem jest absolutnie utrudniona, wręcz niemożliwa i zawsze w moim przypadku kończy się to tragedią. I też zawsze wkurza mnie w przypadku tych różów do policzków fakt, że one się robią takie plamiste i nierównomierne w trakcie rozcierania, doklepywania gąbeczką i ten gdzie niegdzie jest zbyt mocny, gdzie niegdzie już taki wypłowiały, i ja nigdy nie jestem w stanie wyjść na takie zero, jeśli chodzi o ten produkt. Tyle, jeśli chodzi o modelowanie na mokro. Przejdźmy teraz do pudrów. I skoro wspomniałam już wcześniej o tym pudrze od Hean Bajstylizację, który jest bardzo ciemnym kolorem, to go nałożę, bo faktycznie uważam, że jest to jeden z mniej udanych pudrów pod oczek, jakie kiedykolwiek testowałam. I trochę też nie rozumiem, z czego wynika ta kolorystyka. To ma dosłownie odcień pomarańczy. Puder sam. W sobie też jest taki dosyć suchy, to znaczy, to nie jest taka neutralna mgiełka, jak na przykład Paezę Puff Cloud, czy na przykład puder pod oczy ze Stars from the Stars. Tutaj ja ewidentnie czuję właściwości lekko matujące, a pod oczami to chyba nie jest konieczne, bo ja zawsze jak się wyświecam, to jestem wyświecona cała. Policzki po prostu, wiecie, wytłuszczone, a strefa pod oczami zawsze jest matowa, nawet kiedy użyję bardzo delikatnego pudru. Dobra moi drodzy, przejdźmy dalej. Wiem, że nie jest najlepiej i że mogłabym, szczególnie ten róż jakoś wyprowadzić, korzystając na przykład z kryjącego prasowanego pudru, ale nie o to też dzisiaj tutaj chodzi. Także przejdźmy do kolejnego bubla, jakim jest puder, tym razem z Makeup by Mario. Tak, ta marka tutaj może się kilkukrotnie przewijać, bo niestety nie wszystkie produkty tej marki, które kupiłam swojego czasu za ponad 1000 zł mi się sprawdziła, wręcz chyba mogę powiedzieć, że na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile z nich mi się sprawdziło. I mam tutaj na myśli taki puder, to jest Soft Sculpt Transforming Skin Perfect. W odcieniu Light i to jest taka dziwna mozaika. Teoretycznie jest to puder do całej twarzy, który ma upiększać, ale no moim zdaniem on nie robi nic oprócz tego, że pozostawia na twarzy taką złotą drobinę i jednocześnie nadaje skórze taki lekko brązowo-pomarańczowy odcień. Możliwe, że jestem na niego zbyt jasna, ale ostatecznie kupiłam przecież odcień Light, więc to powinno być jakoś dopasowane. Mieszam sobie wszystkie te warstwy i zobaczcie, jak on przyciemnia. On wręcz pozostawia takie pomarańczowo-złote Mugi odbija światło, ale to jest takie odbicie drobinkami złota. To by się obroniło, gdyby ten kolor był jaśniejszy. Tutaj byłyby może nawet lekko zaróżowione drobinki, a ta najjaśniejsza część w sumie mogłaby pozostać. Ewentualnie, może jako brązer, taki do bardzo subtelnego przybrązowienia, ocieplenia karnacji, ale to też nie jest kolor, który mi się podoba. Zobaczcie, to jest po prostu takie straczkowe. Pora na rozświetlacz. W tym temacie mam dwa produkty, które nie są totalną katastrofą, ale trochę żałuję, że je kupiłam. I mam tutaj na myśli po pierwsze rozświetlacz z Nataszy Denony. To jest dokładnie Pastel Plexi Glow Highlighter. Był horrendalnie drogi, a efekt jaki daje jest. No taki biedno, oliwkowo zielonkawy i ta tafla jest taka perłowa. To troszeczkę przypomina mi rozświetlacze Makeup Revolution, ten typ suchego błysku, przez który przebija się taka lekka perła, ale jednocześnie jest to takie otoczone pudrową powłoczką. Dołożę go sobie tutaj troszeczkę, żeby wzmocnić efekt błysku, ale jednocześnie ma w sobie dużo właśnie takiej poświaty pudrowej, która się osadza na policzku i nie wygląda zbyt ładnie. Więc też z ilością nie da się tutaj w dobry sposób przesadzić. Drugim rozświetlaczem, którym się nie sprawdził, to z kolei rozświetlacz Too Faced Cheek Popper Blushing Highlighter. Nie ukrywam, że kupiłam go ze względu na opakowanie, które jest urocze, no ale wnętrze też zapowiada się całkiem okej. Okay. W przypadku dwóch tych produktów mam wrażenie, jakbym używała jakichś takich wiecie serduszkowych rozświetlaczy z Makeup Revolution. Ale co warto zaznaczyć, na pewno w zestawieniu rozświetlacz Natasha Denona, a rozświetlacz Too Faced bardziej podoba mi się ten Too to Też w kontekście dzisiejszego makijażu, bo po prostu ten policzek wygląda na bardziej równomiernie zaróżowiony przez te różowo rozświetlające drobinki i też mocniej błyszczy, mniej tutaj takiej pudrowej powłoki. Na środek twarzy nie będę nakładać żadnego rozświetlacza, bo świecę się już od tego pudru Make Up By Mario. I w temacie makijażu oczu będę miała również dwie drogie paletki i również jedną z Too faced, drugą z Nataszy Denony. I znowu, nie są to produkty wiecie, jakieś totalnie beznadziejne. Zdaję sobie sprawę, że znajdą się osoby, które jak już kupią tę paletkę jedną czy drugą, to ostatecznie będą ich używać i mogą być z nich zadowolone, szczególnie jeśli chodzi o Natasha Denone, ale ja po prostu umieściłam te produkty tutaj w zestawieniu, dlatego że no, nie lubię ich, nie używam i uważam, że mają swoje wady i zacznę od paletki Too Faced, mam tutaj na myśli Cosmic Crush, to jest paletka, która wygląda trochę jak ze sklepu chińskiego, jeśli chodzi o opakowanie totalnie nieadekwatne do ceny jak mam być szczera, w środku te błyski prezentują się tak miałko, i takie miałkie w rzeczywistości na powiece również są. Są takie wręcz totalnie nijakie, i trochę te konsystencje wszystkich tych cieni kojarzą mi się z paletkami Too Faced sprzed 10 lat. Także mam wrażenie, że ta jakość powinna iść jakoś naprzód. No, tym bardziej, że technologia cieni na przestrzeni tych kilku lat się zmieniła, także marki pokroju Too Faced mogłyby za tym nadążać. Zacznę sobie od matowego beżu, który nałożył łukami brwiowymi, i to jest chyba najmocniejszy punkt tej konkretnie paletki. I makijaż zacznę sobie od tego chłodnego różowego cienia, bo w sumie chyba w tej paletce podoba mi się najbardziej, bo jest właśnie taki najmniej nijaki tylko ma jakąś określoną tonację i określoną kolorystykę. Ale na zdjęciach produktowych ta paletka uważam, że wyglądała zdecydowanie lepiej. Ja ją zamawiałam online i trochę się rozczarowałam, a właściwie nie trochę, dość mocno się rozczarowałam. Pigmentacja tego cienia, tak jak widać, no nie jest najmocniejsza. I szczególnie widać to tutaj na łączeniu beżu z tym różem, że te cienie rozcierają się w taki półprzeźroczysty sposób, tak jakby samego pigmentu w cieniu nie było zbyt wiele. To jest raczej domena mare niskopółkowych, a tutaj mamy do czynienia z paletką za bodajże 200-200 kilka złotych, 200 kilkanaście. Nie pamiętam dokładnie cen, bo wiecie, mój mózg raczej wypiera takie rzeczy z pamięci i nie pamiętam co do złotówki, ile za coś zapłaciłam, no ale nie mało. Nie wiem, czy Wy widzicie, jak tanio i brzydko świeci się moja twarz. To jest głównie zasługa podkładu make-up by Mario w połączeniu z tym pudrem upiększającym, no ale to, co się dzieje na moim czole, na przykład taka właśnie zbroja tutaj na mojej brodzie.

Tutaj na policzkach, no wygląda tak, jakbym po prostu, nie wiem, wykąpała się w jakiejś patelni z tłuszczem, skorzystajmy teraz z któregoś z błysków. Myślę, że dzisiaj damy szansę temu zielonkawemu. on opalizuje również na fioletowo. Wcześniej używaliśmy sobie tych jaśniejszych kolorów, ten też był przeze mnie używany, także użyjmy czegoś nowego. Też ma taką konsystencję bardzo suchą, dość mocne, ale jednak płaskie, metaliczne wykończenie. Po prostu wygląda sucho, ale jeżeli mieliście kiedykolwiek jakąś paletkę z Too Faced, na na przykład czekoladkę, no to wiecie doskonale, jakie są tam cienie, jeśli chodzi o błyski, jakie one mają wykończenia, konsystencję. więc tutaj mam wrażenie, że to jest kopiuj i wklej to samo. Powiedziałabym, że nie jest najgorzej, ale gdybym korzystała z paletki z Action, przyciemnimy sobie zewnętrzne kąciki jednym z najciemniejszych cieni. Tutaj te dwa ostatnie są drobinkowe, więc jak chcemy jakkolwiek dopełnić ten już dosyć ciemny cień, no to pozostają nam te dwa z drobinami. Kolejna paletka, którą tutaj umieszczę, może być dosyć kontrowersyjna, szczególnie w zestawieniu Bubble 2023, ale ja naprawdę subiektywnie jej nie znoszę. Nie znoszę jej za to, że musiałam wydać na nią masę kasy i za to, że jej nie używam, bo kolorystyka dla mnie teoretycznie na stronie wyglądała perfekcyjnie, jak idealna, perfekcyjna, codzienna paletka, a okazuje się, że wyglądam w niej sino i wyglądam jak osoba chora. W dodatku wszystkie te cienie są takie nijakie I mam tutaj na myśli paletkę od Natalia Nasze Denony, dokładnie I Need A Nude Palette, która jest taka właśnie bardzo wypłowiała, neutralna, no i nijak nie jestem w stanie z niej korzystać solo, ewentualnie do korzystania z innymi paletkami jako uzupełnienie, ma szansę się sprawdzić, ale ogólnie używając tej paletki solo czuję jakby malowała się do biura, te makijaże są takie bardzo oficjalne, biurowe, nie żeby było coś w tym złego, niektórzy potrzebują takich właśnie makijaży, ale ja w swoim codziennym życiu no jednak potrzebuję czegoś bardziej zdecydowanego i też gadałam z moją koleżanką, która kupiła sobie tę paletkę również kiedy była tylko jej premiera i ma podobne odczucia z czasem. Początkowo też, tak jak ja, starałam się przekonywać o tej paletki, z niej korzystać, tak jak widzicie, no trochę używałam tej paletki, nie za dużo, ale jakieś tam jednak ruchy pędzli w niej wykonywałam, żeby dać jej kilka szans. Tak samo moja koleżanka i ostatecznie powiedziała, że raczej ją sprzeda, bo totalnie nie czuje się w tej kolorystyce. Ja również, ale jeżeli mam na pokładzie fanki tej paletki, to dajcie o sobie znać, Podyskutujmy, dlaczego ją lubicie, co wam się podoba w tych cieniach, w tej kolorystyce. Ja też nie jestem przekonana do błysków. Natasza potrafi czasami zrobić przepiękne błyski, ale te, które najbardziej mi się podobają, czyli ten różowy, ten najjaśniejszy złoty, są takie mocno sprasowane i suche, i wcale niespektakularne. Ale zacznijmy sobie w sumie do kolorystyki tego makijażu od tego brązu. Nałożę go tutaj na dole. Ostatecznie, gdybym miała wybrać, która z tych paletek, które dzisiaj wam tutaj pokazuję, jest gorsza, no to zdecydowanie ta Stufej. Bo Natasza tutaj broni się jakością cieni. I skoro wspomniałam o błysku, to użyjmy błysku. Tutaj ten różowy myślę, że będzie pasował. Może jeszcze użyję tego różowego vintage brązu i nałożę go tutaj na łączenie tych dwóch cieni, żeby ocieplić trochę sytuację. A jeśli chodzi o kredkę na linię wodną i tuż do rzęs, to nie mam w tej kategorii żadnych takich, wiecie, mocnych zawodników w temacie bubli, także nałożę je poza kamerą i zaraz do Was wrócę. Na linię wodną nałożyłam białą kredkę warietę z Eveline, żeby otworzyć. Położyć trochę oczy i wytuszowałam rzęsy. Przejdę teraz do eyelinera, którego również nie lubię, który również był bardzo drogi. I to jest eyeliner Charlotte Tilbury, dokładnie The Feline Flick. Prezentuje się tak, ma filcową końcówkę. Bardzo mocno kojarzy mi się z eyelinerem z Pat McGrath bodajże, tym, który swojego czasu bardzo lubiła Adele i też go wtedy kupiłam i też totalnie mi się nie sprawdzał, zacinał się w trakcie i ten również się zacina, szczególnie jeżeli robicie grubsze kreski i takie mocniej widoczne niż ja, ja dzisiaj wyciągnę tylko jaskółki, bo chciałabym jeszcze się dzisiaj przejść na pocztę, bo mam do odebrania przesyłkę, także zrobię to już w tym makijażu więc nie będę się pogrążać, ale ogólnie jest to produkt, który szybko się zacina i zupełnie w tej cenie Wam go nie polecam. Dobra kochani, makijaż oczu mogę już uznać za skończony, także przejdźmy do ust, bo w tym, a właściwie w ubiegłym roku, dwa produkty zdecydowanie mnie rozczarowały. Pierwszym z nich jest balsam z Makeup by Mario. Naprawdę ten balsam mi się nie sprawdził. To jest Moisture Glow Plumping Lip Serum w odcieniu Rose Glow. I wyobraźcie sobie, że ja użyłam go może z pięć sześć razy i już go nie mam, bo on rozpuszcza się w tak błyskawicznym tempie, że bez względu na to, czy dociskacie go do ust, czy go nie polecam, czy po prostu delikatnie aplikujecie, rozprowadzacie go po ustach, to on topi się jak jakiś smalec na patelni. Co prawda mam go jeszcze tutaj trochę wewnątrz, ale nie będę go nakładać i nie będę też już nigdy tego typu produktu z Make Up By Mario kupować, bo totalnie się rozczarowałam, tak samo jak rozczarowałam się konturówkami tej marki, które po prostu rozpływają się już w ogóle w połączeniu Kończeniu z tym balsamem w tempie katastrofalnie szybkim, natomiast same w sobie też bardzo szybko się wycierają, wyjadają i są totalnie nietrwałe jak za tę cenę. Także bardzo serdecznie podziękuję temu balsamikowi za krótką, ale jednak niezbyt owocną współpracę i przejdziemy do pomadek, które też swoje kosztowały, które mnie rozczarowały i pewnie też zdajecie sobie z tego sprawę, bo to dosyć świeża sprawa chyba z października i mam tutaj na myśli pomadkę z Diora, tę błyszczącą, z drobinami, którą zachwycał się cały internet. Ale też żeby nie było, że ta czerwona może trafiła mi się jakaś felerna i teraz będę jedną wielką chodzącą antyreklamą marki Dior, no to mam też do pokazania inny kolor, którego chyba tutaj Wam nigdy nie pokazywałam. To jest odcień 620. Taka zgaszona, różowa pomadka z chłodnymi w tonacji drobinkami. Zmyję tylko błyszczyk, który mam teraz na ustach i aplikujemy tę pomadkę, która naprawdę była horrendalnie droga. Na plus na pewno sam odcień, ponieważ jest ładnym takim przygaszonym, dość ciepłym odcieniem herbacianej róży. Nie lubię też samego aplikatora, bo ciężko precyzyjnie nałożyć nim tę pomadkę. Dobra, odczekałam chwilę, także pora połączyć usta i wydobyć te drobinki. I tak prezentuje się gotowy efekt. I tak mam wrażenie, że jest lepiej niż w przypadku tej czerwonej pomadki, ale mam wrażenie, że ogólnie jeśli chodzi o te czerwone pomadki, które testowałam, błyszczące, czy ten nawet zestaw z Shiglam z brokatem czerwonym do czerwonej konturówki, no to czerwienie jakoś gorzej odbijają błysk i mają te drobinki w takim nie do końca błyszczącym odcieniu. Tutaj myślę, że nawet w tych lampach jesteście w stanie je zobaczyć, ale dla mnie nadal nie jest to efekt wart tych pieniędzy. Nie wiem, może jakby te drobinki były jaśniejsze. Tutaj też wkurza mnie chłód tych drobinek w zestawieniu z dosyć ciepłą, taką herbacianą, różową tonacją samej pomadki. Jestem też w stanie zrozumieć totalnie, że ktoś może chcieć kupić te pomadki nawet po mojej takiej trochę antyrekomendacji, ale nie wiem, no robicie to na własną odpowiedzialność, ale nie ukrywajmy, jesteście w stanie też uzyskać bardzo podobny efekt, jak nawet nie lepszy, niższym kosztem korzystając z matowej zastygającej pomadki i odrobiny jakiegokolwiek pigmentu. Także ja jestem rozczarowana, ale Rozumiem, jeżeli wy nie. Dobra, moi drodzy, tak prezentuje się gotowy makijaż. Jeszcze delikatnie postaram się rozblendować tutaj przy skroniach i na linii włosów sam ten puder z Makeup by Mario, bo on zdecydowanie przyciemnił mi twarz do tego stopnia, że mam takie białe paski tutaj na linii włosów, a też, no, tak jak Wam powiedziałam, wychodzę z domu, więc nie chcę wyglądać najdramatyczniej na świecie. W każdym razie zobaczcie w ogóle, jak świeci mi się twarz i ledwie skończyłam makijaż, a już moja buzia jest w taki potworny sposób wyświecona, głównie przez ten puder Makeup by Mario, który ma Piększać, plus sam w sobie podkład szybko się wyświeca i jest taki właśnie perłowy w wykończeniu, co akurat przy mojej skórze, przy mojej budowie twarzy, no nie wygląda najlepiej. Ja po prostu się w tym dobrze nie czuję. Zdaję sobie sprawę z tego, że osoby, które mają takie bardzo gładkie cery i takie śniade, bez żadnych niedoskonałości, są w stanie pozwolić sobie na takie wykończenia i one wyglądają na pewno, wiecie, tak wręcz lalkowo. No ale u mnie jest to zdecydowanie tłumacz i czuję się taka obciążona. Wszystko jest. Wyolbrzymione i niedoskonałości są mocniej widoczne. I pory są podkreślone, widać takie kratery, także kompletnie nie czuję się w tym makijażu komfortowo. Także podsumowując, na pewno mogę tutaj stwierdzić, że zawarłam w tym odcinku zarówno takie naprawdę, no, moim zdaniem, nieudane kosmetyki, do których nigdy w życiu nie wrócę, ale również takie, które powiedzmy są jeszcze znośne, tylko ja po prostu osobiście ich nie lubię, a z jakich powodów to powiedziałam wam w trakcie tego makijażu. Także nie wszystko jest takie złe i zero-jedynkowe, pamiętajcie o tym. Dajcie mi też znać, czy macie doświadczenia z kosmetykami, które Wam dzisiaj pokazałam, jak u Was się sprawdzają, czy spełniają swoje zadanie, czy jesteście z nich zadowoleni, czy może tak jak ja, no jednak Was rozczarowały. Jestem bardzo ciekawa, bo jak zapewne wiecie, no nie ma takiego produktu, w szczególności jeśli chodzi o podkłady, no ale też o paletki, o pomadki, który by zadowolił każdego. No po prostu nie ma takiego kosmetyku, bo każda cera jest inna, każde usta są inne, także naprawdę nobla dla tego, kto wymyśli kosmetyk uniwersalny i sprawdzający. Się w 100% każdej osobie. Także koniecznie dajcie mi też znać, jakie są Wasze buble roku 2023. Czy wpadliście na jakiś produkt, który może był drogi, może był bardzo mocno hajpowany w internecie, a jednocześnie kompletnie Wam się nie sprawdził? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co to takiego. A może macie jakieś protipy, jeśli chodzi o kosmetyki, których dzisiaj użyłam, które mogłyby mi pomóc w jakimś ewentualnym ich wykorzystaniu w przyszłości. Także to tyle na ten moment. Serdecznie dziękuję. Wam za uwagę. Ściskam bardzo, bardzo mocno i do zobaczenia. Niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa 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 pa.